Powiedz, Kuba, gdzie dotarłeś? Do pierwszego, największego stawu w Polsce. Jeden z pięciu. Jeden z pięciu stawów w Polsce. I największy. Jeszcze dalej mam iść. I ten staw połknął Biedronkę. Oto ja, król stawu. Pierwszego i drugiego i trzeciego. Gdzie ja siedziałem? Tutaj? Nie tam. No. Aha, tu. Tam też jest ładnie. O tam się zrobię, gdzie ten pan. Stroniska w Dolinie Pięciu Stawów. I teraz musimy podjąć decyzję, którędy iść. Czy pójdziemy na Morskie Oko jeszcze, czy już wracamy się do Doliny Roztoki? Oto jest objaśnienia. Morskie Oko, godzina 45. Malina. No i zawrót. Kawę. Gdzie mama? Ale parzono. Kawę. No to teraz musimy podjąć decyzję, gdzie idziemy, Kubuś. No ja chcę iść na Morskie Oko. Ale tam są łańcuchy. No to fajnie są. To słuchaj, jak się nie da, to się wracamy. Tak. Dobra. No jak nie będę dawał rady, to się wrócimy. Chodź jeszcze tam, filmujemy stamtąd, zobaczymy co tam jest. No, jakżeż chodzisz? No, jak mam się wziąć na Morskie Oko, jak się na prostej drodze potykasz? Nie, to jest barierka, nic nie widać. Będę wciągają zaopatrzenie. Ale gdzie mama weszła? No to jedź, ja tu będę. No to będziesz miał rysunki. Idę na Morskie Oko z bardzo, bardzo trudnej strony. Dla mnie. No, zatrzymaj. Zatrzymaj się chwilę. Chodź na bok. No. Widać są dwa stawy. Na razie dwa z pięciu. Więc idziemy dalej. Poczekaj. Ciebie to nie zatyka w ogóle? Nie. No i spokojnie. Na taki trudny szlak. Zobacz, jak ten szlak jest daleko. Tam drugi, tam dołem, ten czarny co prowadził. I my wszyscy ze schroniska. No. Tak szybko. No widzisz, tak szybko. Szybko. Tam idą ludzie dołem, co myśmy szli. Nie, to rzeka płynie. Zawrot chyba. Zawrot? Tak się nazywa.
Dla mnie na razie jest tak łatwo się wchodzi na Morskie Oko. No, Kubuś jest bardzo dzielny. Ja tu ledwie weszłam, a Kubuś ostro pół naprzód. Jesteśmy bardzo wysoko. Idziemy? No zaczynamy teraz, idziemy dalej. Dobra, chodź, zobaczysz coś. Jak się nie mylę, to tam będziemy musieli iść, do tamtego szlaku. No nie? A tam na dół? No dole, no. A, to będziemy musieli jakoś tu bokiem wchodzić. Bokiem, no. To idziemy? Ale już będziemy na dół szli prawie, że. Większość. No, chyba na dół. No, tu jest bohater. Weszłem na Morskie Oko. Jeszcze nie, trochę... idziemy. Prawie no, właśnie na Morskie Oko, ale najtrudniejsze rzeczy już minąłem. Trochę z pomocą taty, a największość sam. I no, moja mama i tata są ze mnie bardzo dumni. Super, teraz nagram widoczki stąd. Mój bohater. I o, do góry. Tak, patrz. Słowacka. Słowacka. Piękne widoki. No to jeszcze dodamy, że byliśmy na wysokości 1762 metry. Teraz wchodzimy do Morskiego Oka. Już powinno być cały czas z góry. No ale czy tak będzie, to się okaże. Idziemy dalej. Przed nami czarny staw pod rysami. Tutaj Morskie Oko, do którego zmierzamy. A następnie będziemy wracać do parkingu i do kuźnic. A tu Kubuś czarny staw i Wiola. Ja przepraszam, Morskie Oko. Tam widać jakąś chatkę małą. To jest schronisko. Zaraz ją zbliżę. Z góry będzie ją widać dobrze. O. Ale bardzo ręka drży. No i szczyty. Mięguszowieckie szczyty. Śnieg na górach jeszcze. A to góra, którą omijaliśmy z tamtej strony. I tamte góry, które wcześniej oglądaliśmy. Ludzi jest dość sporo, szlak jest dosyć stromy, ale nie jest bardzo trudny. No i dotarliśmy do Morskiego Oka. Zajęło nam to prawie godzinę 45 minut. Tu jest tłum ludzi. Jak zawsze zresztą. No warto było tu przejść. No. A po co? Będziemy jedli. Ja nie będę jadł. No, to masz i... Mnich jest mały. No, wcale nie taki mały. Wcale nie taki. Co? Zawsze chodzi.